Oj, przy takim spalaniu nawet czasami nie zamykam drzwiczek, po prostu je tak przymknę, aby troszeczkę powietrza dostawało się do środka. Wtedy gwarantuje mi to, że gazy, które powstały podczas nadmuchu, otrzymają odpowiednią ilość powietrza do spalania. Można tak, czy jakoś tam obojętnie. Ja zostawiam tak. Nie jest źle. Tak później się będzie palił cały czas. Jaką to ma temperaturę? 48. Na ile ustawione? No, 58 ustawimy. Teraz zrobimy dla testów symulację. Tak wygląda. Teraz kocioł ma niby zadaną temperaturę i podtrzymuje tylko palenie. Tak to mniej więcej wygląda. Temperatura się znów spadnie. Przechodzi w typ pracy. I płomień się powiększy. Miał to takie najtańsze, ja wiem. Ile ja płaciłem? 430 zł za tonę, czy ileś. Szału nie ma, no, ale widać, spala się dobrze. Widać już praktycznie niebieski płomień po rozpaleniu, tak po godzinie taki płomień już będzie. I tak tu się pali. Zapraszam do oglądania mojego pierwszego filmu. Tam pokazana jest ta rurka, jak ją wykonałem. Myślałem o wykonaniu jeszcze drugiej rurki w tym miejscu. Ale z braku czasu i chęci, dlatego że zima była ostra i jakoś się nie mogę za to zabrać. Dzięki za oglądanie. Cześć.